Witam Państwa bardzo serdecznie, a to jest nagranie z takiej strony na YouTube Ad Deum, czyli do Boga. To nagranie, które zaraz Państwu pokażę, bardzo mnie zaciekawiło. Rejestracji tego materiału dokonano na Jasnej Górze i ja się zastanawiam naprawdę, czy duchowni księża z Jasnej Góry pozwalają w ogóle na promocję tego typu chrześcijaństwa. Posłuchajcie Państwo zresztą sami. Prosiłam Maryję o pomoc w znalezieniu auta, bo się kompletnie na tym nie znamy i mogliby nam wcisnąć nawet jakieś stare auto powypadkowe. Znalazła się w lipcu osoba, która ponad miesiąc czekała na to, aż my znajdziemy finanse. Kupiliśmy 6-letnie auto, wypasioną, limitowaną wersję Hondy, jakaś usportowiona. Sprzedający wymienił tam wszystko, co tylko się dało. Córka dostała plik faktur, dostała pełny bak, dostała wymienione oleje. Auto w środku wyglądało jak nowe. Oprócz tego tydzień przed kupnem Maryja powiedziała nam przez tego pana, że on to sprzedaje jako firma, więc 1200 już nie płacimy podatku. W dniu sprzedaży facet stwierdził, że czegoś tam drobnego jeszcze nie zrobił, więc o 1000 kolejny obniżył. I to jest właśnie rzecz skandaliczna. Ja nie jestem w ogóle katolikiem, nie jestem chrześcijaninem, ale uważam się za człowieka wysoce uduchowionego. I to jest właśnie ten teatrzyk tego chrześcijaństwa. To jest ten kabarecik tego chrześcijaństwa. Ta pani oczywiście w duchu takiej arbitralnie egoistycznej konstytucji sensu zwraca się do tego Boga, że ten Bóg czy Maryja w tym wypadku oczywiście, ale to może być Bóg, to może być Jezus, to może być Maryja. Zwracają się ludzie do tego Boga o to, żeby załatwiał ich interesy, prawda? Daj mi, proszę cię, załatw mi i tak dalej. To samochód, to pozycję, to córeczka, to synuś, prawda? I tak dalej. Uratuj nas, Boże. A Bóg się przygląda oczywiście temu wszystkiemu, co się dzieje i nawet palcem nie kiwnie w tych sprawach. Ta pani nawet gdyby poprosiła Maryję przecież o to, żeby ta Polska była jak ten taki naprawdę wypasiony samochód sportowy, prawda? Gdyby poprosiła, no to okazałoby się, że nie ma ingerencji Boga, no bo Polski nie ma, Polska jest zwijana, a gdyby takie modlitwy były gdzieś tam w tej intencji wygłaszane, zapewne są, bo tutaj na wsi nawet ludzie się modlą przy kapliczce, prawda, i tam i do Maryi, prawda, i pieśni śpiewają, żeby ta Polska była uratowana, ale w tym układzie sił, w którym jesteśmy teraz, to nic się w tej Polsce nie zmieni. Pani prosi o samochód, pani dostała samochód, tak, dostała samochód, no to jest świadectwo Boga promowane właśnie przez kapłanów z Jasnej Góry. I to jest także to, z czym wszystkim patologicznym aspektem walczył kiedyś Kierkegaard. On był teologiem i zaciekłym krytykiem takiego teatrzykowego chrześcijaństwa, takiej błazenady, bo cóż znaczy ten samochód w życiu tej kobiety, jakie to może być szczęście i jaka to może być także gwarancja na to, że jakikolwiek Bóg albo przedstawiciel sił wyższych w naszym życiu uczestniczy. Przede wszystkim ludzie, bo nie wiem jak to wygląda tam w większości tych struktur chrześcijaństwa, bo z chrześcijanami jako tako się, nazwijmy to w ten sposób, nie zadaje na gruncie wymieniania, nie wiem, myśli, tego aspektu intelektualnego, ale Bóg jest dostępny dla każdego człowieka, bez względu na to, czy on należy do jakiejś religii, czy on nie należy. Bóg nie daje mi niczego. Daje mi możliwość uczestniczenia w projekcie Prawda. Ten projekt Prawda jest najważniejszy. Gdzie ja nie czekam na to, aż ja od Boga coś dostanę, aż mi ześle dary, sławę, czy jak ten piłkarz głupkowaty tam całuje tego, wznosi rękę do Boga, prawda, że mu pozwolił bramkę strzelić. To nie ma nic wspólnego. Wiecie, jak wyglądają te obrazki, jak jakiś piłkarz tam strzeli tą bramkę i wznosi te ręce do góry, prawda. Teraz te symbole są zakazane, ale to nie ma nic z Bogiem wspólnego. Bóg daje mi możliwość uczestniczenia w projekcie Prawda. W tym projekcie, najważniejszym projekcie, gdzie w obronie wartości, w obronie wolności, w obronie prawdy, albo w obronie tego wszystkiego, co zostało już utracone, ja podejmuję ryzyko. Ja
przestaję się troszczyć o moje własne życie. Moje życie nie ma tutaj żadnego znaczenia, bo ja walczę o prawdę, bo prawda jest najwyższą wartością, dlatego ludzie dzielni, bez względu na to, czy należeli, mówię z historii oczywiście, prawda, znamy takie momenty, bez względu na to, czy byli związani z jakimś Bogiem, czy nie, byli w stanie oddać życie za prawdę. Wspomnijmy tutaj chociażby nawet Giordano Bruno, który oddał życie za prawdę i został spalony na stosie przez inkwizycję Kościoła katolickiego. Więc nie trzymajmy się kurczowo koniecznie jakiegoś Boga, bo prawda jest do osiągnięcia przez każdego człowieka przy odrobinie oczywiście wysiłku, ale od Boga nie dostajemy nic, co byłoby gwarancją zadowolenia dla nas. Przeciwnie, sam fakt tego, że ja decyduję się w obronę tych wartości, prawda, które albo ulegają zatarciu, albo są całkowicie zniszczone. Ja podejmuję wysiłek. Jakikolwiek wysiłek, prawda? Często ryzykując czy to zdrowie, czy to życie, sprzeciwiając się temu wszystkiemu, co widzę jako patologiczne, prawda? Jako to wszystko, co raz umniejsza kwestii godności, albo zniesławia wręcz, bym powiedział, imię tego, co wolność, co prawda powinny oznaczać. To jest działanie, które należałoby przypisywać kategoriom temu wszystkiemu, co wyraża Bóg w naszym życiu. Jeśli ten moment jest zainicjowany jako najwyższa wartość, ta obrona prawdy, obrona tych najwyższych wartości, to jest uczestniczenie Boga w naszym życiu. I kolejna rzecz to jest jeszcze symbolika chrześcijaństwa. Symbolika chrześcijaństwa, drodzy Państwo, no przecież ona się wokół ofiary, ona się koncentruje. No przecież sam Bóg, prawda, chrześcijan, prawda, Rex Judeorum, oddał życie za ludzi, prawda? W imię prawdy wyższej. Za ludzi, nie jego interes. Nie proszę Boga o to, żeby mnie ratował. To nie ma żadnego znaczenia. Tu nawet o życie nie chodzi. W koncepcie boskim, w tym koncepcie właśnie, życie tak naprawdę, czy wartość tego życia jest zminimalizowana. Jeśli zachodzi taka potrzeba, że to życie trzeba narazić, to właśnie grzechem jest siedzenie i dbanie o swój partykularny interes. I teraz, gdyby Polacy się zjednoczyli w tej odwadze, w tej moralności i się nie bali w ogóle robić wszystkiego, żeby atakować ten patologiczny, antypolski rząd, a ja bym powiedział więcej, przepędzić w ogóle tą całą swołocz, prawda, tę kloakę polityczną po roku 89 grasującą po Polsce. Wtedy możemy dopiero mówić o uchwyceniu moralności także w kategoriach chrześcijaństwa, którego dzisiaj, prawda, nie widzimy w takiej formie, jak ono kiedyś wybrzmiewało, bo nawet przecież ja, gdy byłem młodym chłopakiem, to pamiętam, jak mną wstrząsnęła wiadomość o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, zabitego przez Służbę Bezpieczeństwa, w której oczywiście w tej organizacji przestępczej służyli zresztą ludzie, którzy dzisiaj albo ich, prawda, jakieś kolejne wcielenia, czy ich synowie, czy ich rodziny w dalszym ciągu grasują po Polsce, czując się bezkarnymi. Na tym to właśnie powinno polegać. Tak powinna być uchwycona kategoria tego wszystkiego, co jest w nas boskie. Nie ma i nigdy nigdy bym nie doprowadził do tego, albo się nie poniżył w ten sposób, żeby Boga prosić o załatwianie jakichś moich spraw partykularnych. Absolutnie nie. Wielu ludzi, którzy albo czy szli drogą prawdy, albo walczyli o wolność, czy nawet na drodze rodzenia tej prawdy byli uczciwi, prawda, mimo że ich życie było usłane cierpieniem, na które się godzili, albo że było to życie prowadzone i bardzo często w ubóstwie, to im to jakoś dziwnie wystarczało. No ja bym tutaj dodał ze swojej strony oczywiście, że stosunek psychiki do materializmu ma niewielkie znaczenie afektywne. Więc z tym należałoby przede wszystkim zrobić porządek. Piszcie, co o tym sądzicie, bo zapewne i są tacy chrześcijanie, prawda, tego starego typu, poza tym teatrzykiem, prawda, religijnym takim, bardzo często promowanym, dlatego wielu już księży mówi, że to jest martwe chrześcijaństwo. Ale piszcie, co o tym sądzicie, bo mówię, pewnie są gdzieś i tacy ludzie, do których ja się tutaj zwracam, tych bym najwyżej cenił i z takimi ludźmi stosunkowo łatwo się porozumieć, bo oni nie szukają władzy, nie szukają własnej korzyści, a szukają prawdy. Także tacy ludzie
ci prawdziwi chrześcijanie są w stanie osiągnąć porozumienie i pojednanie także z tymi ludźmi, którzy nie są związani z religią, którą oni akurat wyznają. Kłaniam się nisko i pozdrawiam Państwa serdecznie.